pierwszej sam razy chciałem, żeby zacząć. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowny Kolego Stanisławie. Przepraszam, Panie Radny Rafał, Pan Radny Ziemba ma chwilę różny czas. Proszę mu pozwolić mówić. Nie bądź zdenerwowany, bo jeżeli coś mówię, to wiem coś na pewno. A jeżeli pan dyrektor uprzejmie powiedział, że go zaatakowałem, nie, atakują wyniki, panie dyrektorze. A jeżeli pan chce dać przykład dobrego zespołu szkół, to ja panu powiem. Tak się zdarzyło, że byłem od 98 do 2006 przewodniczącym dzielnicy 15 i tam mały paluszek dołożyłem, sprowadziliście salezjanie, potem pan radny Hoffenauer był przewodniczącym. I jeżeli pan chce przyłożyć swój zespół szkół do tamtego, to proszę pana. Panie dyrektorze, natomiast no niestety pan dobrze wie, że od jakiegoś czasu były próby z panem porozumienia się, propozycji salezjan i innych rzeczy, żeby prawda, podnieść poziom. No przecież te wyniki w 2011, 54,8, a w Krakowie 88. No, panie dyrektorze, jeżeli coś tam pana ukuło, to przepraszam, ale to mówi samo za siebie. Panie dyrektorze, nie da się tak utrzymywać taki marsz. Dziękuję. Dziękuję panu Adrako. Nie. Dziękuję. Nie. No jednak, bardzo proszę, jednak. Pan radny chciał mi powiedzieć, że dlatego, że tę szkołę nie przejęły siostry rok temu, to jest teraz zemsta na pana, według pana. Ja to tak rozumiał. Dlatego ta szkoła jest... Panowie, ja bardzo proszę. Panie radny Soli, bardzo proszę, moment. Szanowni Państwo, jest godzina 12:30. Jeżeli my się nie powstrzymamy od osobistych i emocjonalnych dygresji, to nie wyjdziemy tu nad ranem. Ja wiem, że niektórych wzbudza, ale ja będę takie rzeczy zatrzymywał i robił minuty przerwy na uspokojenie się rady. Bardzo proszę, pan radny Soli. Proszę Państwa, bo jestem taki niespokojny, nie wiem dlaczego. Trzeba zawsze robić tak późno sesję, bo już tej kamery nie ma. Wychodzą po prostu, nie? Ale to nie jest metoda na życie. Czy coś merytorycznego, panie radny? Dziękuję. Dziękuję, pan radny Urynowicz. Tak? Bardzo proszę. Coś merytorycznego, czy... Nie, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radny, pani prezydent? Bardzo proszę. Coś merytorycznego. Odniosę się do odpowiedzi pani radnej Robusz. Otóż muszę wyjaśnić, że ani ja, ani nikt chyba tu z obecnych radnych nie myśli o, może pani Nowak, nie myśli o likwidacji jako o restrukturyzacji. Od początku, odkąd omawiałam ten proces jeszcze restrukturyzacji do ubiegłym, mówiłam jasno, że na ten proces składają się 4 procesy. Likwidacja, najboleśniejsza oczywiście, połączenia szkół, przekazywanie i wydarzenia. I to wszystko nazwane, to są wszystko procesy, które towarzyszą restrukturyzacji sieci szkolnej, do której zobowiązała nas Rada Miejska. Z kolei pani, która mówiła, występowała po pani Robusz, to chcę powiedzieć, że pani powiedziała, że zwróciła się do mnie, pytając, dlaczego zdrowie, bezpieczeństwo i życie przeliczone są na pieniądze. Pragnę wyjaśnić, że to nie jest prawda. Nie przeliczam życia, bezpieczeństwa dzieci na pieniądze. Natomiast zdziwi mnie pani argument, który mówi o tym, że uczeń gimnazjalista będzie narażony na niebezpieczeństwo, przechodząc do uczeń gimnazjum, przechodząc do, który ma być mobilny, który będzie narażony na niebezpieczeństwo, przechodząc przez dwie ulice. Proszę Państwa, trzeba liczyć się z tą generalniami, to właśnie mobilność, gotowość realizowania siebie w nowym środowisku. To jest to, na co czeka rynek pracy XXI wieku. Dlatego proszę nie demonizować, tradycjonując, że przejście przez parę ulic to jest drama dla takiego uczniów.
Dziękuję. Proszę nie szanować takimi argumentami, skarżając mnie o to, że ja to przeliczam na pieniądze. Dziękuję. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin składania autopoprawek na 28 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek 29 stycznia, godzina 15. I teraz niejako przechodzimy do tematu zamiar likwidacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5. Ulica Spada Wroniarza oraz szkół chodzącej w jego skład. A nie widziałem. Kiedy? W czasie?